Siemanko, cześć, czołem, detektyw Game Deck Czewski przed wami. A my gramy dalej Game Deck. I teraz tak. Zdecyduj, kim jest szeryf i tak dalej. Zdobądź informacje o szeryfie. Zbierz wskazówki i przeprowadź dedukcję. Sporo nam się nazbierało tych zadań, ale jeżeli chodzi o dedukcję, kim kto jest, to tak. Szeryf oszukuje, tak? Moim zdaniem na bank on jest oszustem, ale jeszcze pójdziemy z Banitą pogadać, nie? Kim jest Lianna, szefowa fundacji? Zbiera informacje o szeryfie, powróciła do gry. Podejrzewam, że Lianna jest główną winną problemu. No właśnie, tylko... Mi się wydaje, że... Bo Banita, się dowiedzieliśmy, że to jest ta Kamelia, nie? I ona będzie oprawcą, mi się wydaje. Ona jest winna problemów, a ofiarą będzie ta... Lianna. Ale zobaczcie, mówiłem, że szeryf będzie... Że jest podejrzany już od samego początku. Wyczułem skurczybyka. Ale co, idziemy do... Domu gliwiowego. A pusto. Schody. To idziemy na górę. O, czyżby to Banita? Nasza Banitka Kamelia. Na mój widok dziewczyna odrzuciła książkę. Zrobiła kilka niepewnych kroków w stronę wyjścia. Była wystraszona. Nie podchodź, idź sobie. Zatrzymałem się, nie chciałem pogarszać sytuacji. Taksowała mnie z wzrokiem. To pan jest od szeryfa, prawda? Co w życiu? Coś tam ode mnie chciał, więc mu przytaknąłem dla świętego spokoju. Strasznie namolny typ. Na twarzy dziewczyny było widać ulgę. No dobrze, i tak nie będę z panem rozmawiać. Zaufaj mi, jestem tu po to, żeby ci pomóc. Nie wierzę panu, ale patrzcie, już udało się przekonanie zabić. Daj mi szansę, nie mam wobec ciebie złych zamiarów. Porozmawiajmy chwilę i sama się przekonasz. Już to widzę. Zobaczymy. Przekonałem ją, żeby mnie wysłuchała. Teraz należało zdobyć za jej zaufanie. Obawiam się, że szeryf ci nie odpuści. On nikomu nie odpuszcza. Zastanów się, jaki miałbym interes wrabiać cię w coś? Jeśli tu jestem i poświęcam czas, to chyba w dobrym celu, prawda? No, może tak. Spróbujemy naszych mocy. Trzymaj się ze mną, a nic się nie stanie, bo wiesz, moi przyjaciele są przyjaciółmi moich przyjaciół, a mam ich wielu i to bardzo wpływowi ludzie. Tak jest. Och, nie wiedziałem, że jest pan znany, ale wstyd. Spojrzała na mnie jak psiak, którego kiedyś bito, ale mimo to postanowił zaufać nowemu właścicielowi. Aha, pies. Dobra, to teraz możemy ją wypytać. Powiedz mi, co wiesz o szeryfie? Poza tym, że to skurwiel, to kręcą się z nim dwa typy. Ake, który zwykle pilnuje nas na farmie, i Mad Dog, zazwyczaj przyklejony do dupy szefa. Z kim współpracujesz? Wyobraź sobie, że z nikim. Jestem sama. Sama jak palec. Naprawdę nie masz wspólników? Nie mam. Przysięgam. No proszę. Może powiesz coś o sobie? Nie ma o czym. Chociaż w sumie ostatnio zwiałam opiekunom. Żałuję tylko, że nie mogłam widzieć miny tego zasrańca Ake. Marzy mi się zwiedzić wszystkie lokacje w grze, tylko jest problem.
i wydostano się stąd bez biletu na Midnight Express. Pociąg przyjeżdża dzisiaj wieczorem. Mogę zdobyć dla ciebie bilet na Midnight Express. Co ty na to? Co ja na to? O niczym innym nie marzę. Zrób to, błagam. Mhm. Dobra. Bilet na pociąg Midnight Express. Liana była płynnie terminą, przynajmniej takie sprawiało wrażenie. Niespiesznie podniosła wzrok z nad książki. O, to pan. Ale to chyba... Może powiesz mi, co się sobie wyczułam. Silną i ciekawą osobowość. Na pewno ma pani sobie coś do przekazania. Niech pan przestanie. Jaka tam ciekawa. Jestem zwykłą graczką Hardestine. No może przez dzień. Jestem prawdziwą pasjonatką. Dawno mnie tu nie było. Byłam zajęta sprawami realnym. W końcu udało się i powrócić, chociaż teraz jestem tu służbową. Nie uwierzy pani, co za zbieg okoliczności. To mój dobry kolega, znany influencer. Jem pierogi 32. Jest celebryta, nie słyszałem. Ma pan to jak się na to dało? Przydałby się. Wie pani coś jeszcze o rypie? Słyszałem, że budzi posłuch mieszkańców. Wypowiadam się o nim w superlatywach. A pan o nim myśli? A pan co o nim myśli? Jest tak mi podpowiada, żeby mu nie ufać. Och, tak też coś czułam. Cieszę się, że na pana trafiłam. A, no właśnie, bo ja... Bo ja przecież się odwróciłem i poszedłem za tym game deckiem, dlatego z nim nie rozmawiałem przecież. Szerf jest pracownikiem Fundacji Nanet, używa pseudonimu Mr. Lewski. Jest kierownikiem programu Ogrody Nanet, aktywizującego biedne dzieci. Kobieta otworzyła szeroko usta i przez dłuższą chwilę wyglądała, jakby próbowała złapać powietrze. Ale jak to? To ja jestem Nanet. Ja jestem szefą fundacji. Nie miałem pojęcia, że Mr. Lewski to szeryf. Nic mi nie mówił. Niech mi pani powie wszystko, co wie o Mr. Lewskim. Nigdy nie spotkałem go osobiście. Poznałem go tu w grze. Pewnego razu zaproponował pomoc w utrzymywaniu ogrodów Nanet. Umowę zawarliśmy w Vipresie. Program był dla nas dużym obciążeniem finansowym. On wpadł na pomysł, by sprzedawać na aukcjach rzadkie przedmioty, które wypadają czasem przy uprawie. Tak właściwie to nie mam mu nic do zarzucenia. Ustabilizował ogrody. Dzięki temu możemy pomagać kolejnym dzieciom. Dzieciaki z ogrodów mają od nas przyzwoity sprzęt, suplementy, dobrych opiekunów. Chociaż teraz to samo już nie wiem. Bardzo panu dziękuję. Ma pan jeszcze jakieś pytania? Muszę wracać do fundacji. Co pani opowie o pomarańczowych? Nic poza tym, że pracują na farmach publicznych. Wszyscy mają ich za dziwaków. Ale jaki to ma związek ze sprawą? O, rozumiem. Skoro szeryf to Mr. Lewski, to znaczy, że to mogą być moje dzieciaki z ogrodów na net. Boże. Bardzo panu dziękuję. Ma pan jeszcze jakieś pytania? Muszę wracać do fundacji. A teraz niech pani prawdę pani prawie. Co pani robi w Hardestine? Niczego złego. Szukam sponsora, który zechciałby wesprzeć moją fundację. Potrzebuję pieniędzy. Prowadzę szpital onkologiczny dla dzieci. To on wykorzystuje te biedne, chore dzieci. Ze szpitala onkologicznego pewnie. Co do szeryfa, wspaniałe wrażenie bogatego, dlatego byłam nim zainteresowana. Bardzo panu dziękuję, teraz może wracać do fundacji. No to nara. Ale to jest... Bym powiedział, że gruba sprawa. Muszę nagle by się nim podmówił delikatny zefirek, ale takie tenie.
Albo mam halucynację, albo zobaczyłem, jak opadający kurz obrysowuje ludzką sylwetkę. Ale to przecież już Stonehenge to jest farmer. Siema, farmer. Ja mogę kupić... Cóż za piękny dzień. Podchodzą do mnie komboje. Chcą pomocy, Handy Joe. Baczcie na mojego słowa. Przywołaj papi. Na Midnight Express. Może wy coś wiecie? I tam z powrotem kowboju. Podobno drzewo poznania było tu, Harvest Time. Interesują się nim gracze, dyskutują o jego symbolice i przeznaczeniu. No i dalej, wszystko notuję. Z tego co wiem, lokacja, w której się pojawiło, jest teraz zamknięta. To cmentarz. No pięknie, to potwierdza nasze rozkminy. Teraz powiedz, ale szczerze, czym według ciebie jest to drzewo? Kuźwa, nie wiem. To się stworzył w konkretnym celu, to nie ulega wątpliwości. Wątpię, by chodziło po prostu o ładny element krajobrazu. Ono jest coś skrywa. Fajny z ciebie gość, wiesz? Jak możemy ci się odwdzięczyć? Nie posłucham wszystkiego, co wiecie o szeryfie. No więc, szeryf to on taki nieprawdopodobnie szybki jest. Nie? No i dowiedzieliśmy się, że on ci tu używa normalnie. Przyspiesza się. Przyspieszenie się nazywa. Tylko nie mów nikomu, piska, bo to jest nasz hak na szeryfa. Tak, as, taki as w rękawie. Na wszelki wypadek, gdyby nasz klan chciał czegoś od niego w przyszłości. A wyobraź sobie jeszcze, że ten szeryf jest też odpowiedział 3-1-4. Śmieszny, nie? Maja futa, gdzie w stronę koleżanki. No i to by było na tyle. Prawda, siostrzyczko? Okej. Bankomat? Nie. Grabasz, czy ty wiesz coś nowego? Nie. Jak ja mogę zdobyć ten bilet na Midnight? Dzień dobry. Nie. U niej nic nie zdobędę. To jest tajne hasło, może ona ma to. O, dla stałych klientów mam jeszcze bilet na Midnight Express. 20 tysiączków. 20 tysiączków? Nie stać mnie. No przecież ona zwariowała. Obu cieda. Przejdźmy do pytań. Nie. U niego się nic nie dowiem. No ale przecież... Kuźwa, no 20 tysiączków to ja będę zbierał... Trochę. Howdy, Game Deku, doszło mnie słyszę, że pracujesz dla szeryfka. Słuszna decyzja. Prawo trzeba szanować. Rozumiem, że ścigasz banitę i pewnie chciałbyś rozpytać moich podopiecznych. Tu mamy problem, bo zagadując ich będziesz im przeszkadzał. Nie wiem, czy szeryf ci wspominał, ten Banita to nowa postać Kameli. Ona powinna pracować tu, na farmie. No to powodzenia i miłego dnia. No tak. Czyli co? Się... Słuchaj, pomogłem, choć nie musiałem. Staram się pomóc w ogóle wszystkim pomarańczowym. Nawet tym, którzy tego nie oczekują. Przyda mi się każda informacja. Alfred ściszył głos. To prawda, nie wszyscy chcieliśmy, żeby kręcił się tu GameTag. Nie wszyscy się rzucili. Ja się nie zrzucałem. Mamy teraz trudniej, bo jedna dziewczyna tak jakby porzuciła nas, uciekła. Niby chce obejrzeć inne lokacje w grze, bo to jej marzenie jakieś. Ale po prostu chce zagrać nam na nosie. A teraz odejdź, proszę, nie chcę problemu. O proszę. Zostać mnie przed panu z nowym far? Nie, no ten też nic mi nie powie.
Ja też nie, a ty mi nic nie powie. Znaczy, generalnie to wydaje mi się, że po prostu wiem, co wszystko. Wejdźmy. Ale ja chciałbym zrobić tego. Co tam mam w skrzyni? O, ale te skrzynie są tam tak ładnie dają niektóre monetki, nie? Dobra, wiecie co? Ja sobie pokopię trochę dynie i zaraz do was wracam. Dobra, wiecie co? Ja chyba zrezygnuję z tych... Bo ja tutaj będę siedział, kurde, całą wieczność. Tym bardziej, że te skrzyneczki, kurde, jakby te skrzyneczki wypadały częściej, to było też inaczej, nie? Ale, no, nazbierałem 2500, czyli 1/10, no, trochę może więcej. No, to skrzyneczek też tyle i takie ozdoby wypadają. Jak ktoś się lubi bawić, to może tak sobie to otwierać, ale to nie dla mnie, wiecie? Ale, dobra. To może teraz na farmie spokojnie spróbujmy sobie pomyśleć. Bohater bez skazy, wszyscy ludzie szeryfa. Oszukuje. Ja myślę, że szeryf jest oszustem. Ścigając marzenia, no ona chciała po prostu, wbrew opiekunom, uciekła z farmy. Ona jest ofiarą. Nie, moment. Pracą? Z głównym winnym problemów pomarańczowych. Dlaczego ukrywa? Podejrzanym jest swoją ofiarą. Człowiek, który ukrywa się w grze, zamiast z niej wylogować i zniknąć w realium, nie może być winnym w zasadzie niczemu. Poszukuje sponsora, który wsparłby fundację zajmującą się dziećmi. No, prawdziwi szybrawcy często przybierają. Kurde, można zmienić tu? Aj. Kurde, ona jest. Oszustwo, moim zdaniem. A on miał być oprawcą. Dobra, kij tam. Winny. Szeryf jest podejrzany. Myślę, że głównym problemem w tej sprawie jest szeryf. Banita nie jest podejrzany. Janna jest podejrzana. Kto odpowiada za los pomarańczowych? Aha, dobra. A, dobra, to może w sumie tak być, nie? Zdecyduj, dostarcz banicie, zbierz wskazówki, przeprowadź dedukcję. Ja bym powiedział, że szeryf jest tym winnym wszystkiego, nie? Że możemy... O, możemy sobie... Slave Clash. Zrobimy sobie hakiera. Biletu niestety nie dostarczymy, ale zrobimy, że za los pomarańczowy odpowiada szeryf. Czas decyzji. Na cmentarzu czekał na mnie tajemniczy gamedek. Należało złożyć mu wizytę. A co, już nie mogę?
spotka... Nie, spotka się jest teraz. Dobra, idziemy do tej game dekini. I sobie z nią pogadamy. Moim zdaniem szeryf to jest szuja po prostu i tyle, nie? I hop, siu, siu. No, hop. Siemanko. O, a co to? Witaj, Gameteku. Cześć, mam przeprowadzić jakiś rytuał czy inny egzorcyzm, żebyś się w końcu ujawniła? Racja, już wychodzę w tryb anioła stróża. Zaraz, jak to się robiło? Chyba ty. Kenzu. To ja, Kenzu. Spotkaliśmy się w Twisted Pervert. Prowadziłem tam swoją pierwszą sprawę, pamiętasz? Fakt, robiłeś jakiś oszustów. Ale... Co on tu robi w ogóle? Co tu w ogóle robisz? Ślisz cheaterów? Pamiętasz wodzów Twisted and Perfect? Były takie ciksy, klanowiczki z Knight's Code. Zwróciłem na nie uwagę, bo gadały o drzewie poznania. Teraz są tutaj i rozpytują o to samo. O, to ważne. Natrafiłem teraz też na tutejszego szerefa i jestem przekonany, że cheatuje. A ja nienawidzę cheaterów. Więc się przyczaiłem, ukryłem i zacząłem węszyć. Wtedy pojawiłeś się ty, więc pomyślałem, że połączymy siły. To on był tym gościem, co za mną walczył? Wspominałeś o drzewie poznania i że to ważne. Dlaczego? Wiesz coś o nim? Ty mnie te trolle... Te trole załatwiły, znaczy podczas meczu, przez ułamek sekundy widziałem drzewo, jakby w wyrwie, w powietrzu. Jestem pewien, że to nie przypadek. Nie wiem, co to za gówno, ale musi mieć związek z tym, co mi zrobiono. Wsłuchałem gościuwy, które mówiły, że pojawiła się w wielu miejscach. Anioł Stróż to program popularny wśród game decków. Skąd go masz? Jak się nauczyłeś z niego korzystać? Ja, opanowanie tego cholerstwa nie było trudne, ale trzeba wprawy. Tego mi brakuje. Znalazł się dealer w Dark Webie. Kupiłem aplikację od niego. Ściągnął ze mnie fortunę z Kubany. Chodziłeś w przestrzeń Dark Webu? Masz w tym doświadczenie? Nie mam, byłem po prostu ostrożny. Wspomniałeś, że masz informacje dotyczące mojej sprawy. Tak, to jakaś grubsza afera moim zdaniem. Ci pomarańczowi stosują cheat, który pomaga im zdobywać lootboxy. Tak, to przyspieszenie jakiegoś rodzaju. Tak, ale wiesz, wodzu, tak mogą się nazywać różne haki. Płotki i ciężkie artyleria. Sheriff, ten Billy, stosuje podobno oszustwo, żeby wygrać pojedynki. Masz jakieś dowody? Podsłuchałem, jak wspominał o tym cheatie w rozmowie z Ake. Dowodów nie mam, ale gadałbym o tym bez przyczyny? To ma sens. Niestety, nie mam żadnego namacalnego dowodu. Chciałbym go zdobyć. Myślę, że Sheriff w jakiś sposób sprawuje kontrolę nad pracą pomarańczowych. Ten Ake i Maddox są w to zamieszani. To jest jakieś niewolnictwo wodzu. Jest sens w tym, co mówisz. Widziałem, jak z Billem dobiłeś targu i jesteś teraz zobligowany, żeby wykonać dla niego zlecenie, ale może warto go dopaść w realium, dowiedzieć się, kim jest naprawdę. Nie, Banity nie chce dorwać, chce dorwać szeryfa, nie? O, czas decyzji. Szeryfa.
Torwi szeryfa. Tak, powinniśmy przyspieszyć w prawdziwym świecie. Do kurwa doskonale. Mam śledczego, ten program odnajduje ludzi w realium. Trzeba tylko wejść w fizyczny kontakt z awatarem osoby szukanej i przytrzymać ją przez jakiś czas. Znam to, wodzu. Próbowałem, jest problem. Jaki? Jest jakby cienka warstwa cyfrowego powietrza między ręką i drugim awatarem. Może dlatego łatwiej się tu czytuje przyspieszenie. Grzebałem w kodzie i wyszło mi to, że to bariera. Spodobane, że zniknęły ptaki. To znaczy one są, ale ich nie widać. To przez tą warstwę powietrza. Założyli tu chyba blokadę na tą aplikację, na śledczego. Może na prośbę graczy, może sami z siebie, tak czy owak, nie można teraz nikogo tu naprawdę dotknąć. Także nie da się uruchomić śledczego po prostu kogoś dotykając. Myślałem o tym, chyba wpadłem na dobry pomysł. Mów. Można podpiąć śledczego do pocisku, a następnie do kogoś wystrzelić. Kula znajdzie wewnątrz awatara, bądź z nim w kontakcie wystarczająco długo. Kombinujesz jak Game Deck, Ken. Właśnie o czymś takim myślałem. Ken spojrzał z uznaniem na moją broń. Widzę, że udało ci się zdobyć spluwę. Powinna się nadać. Wyjąłem z bębenka rewolweru nabój, otworzyłem okno śledczego i powiązałem program z pociskiem oraz moim awatarem. Gotowe. Kurna, wodzu, obserwowanie cię przy pracy to rozkosz. Teraz trzeba wyzwać szeryfa na pojedynek Sunset Duel. No i trafić chama. Zmierzcha się, trzeba ruszać. Będę ci asystował jako niewidzialny duch opiekuńczy i podziękujesz później. Zakładam, że w tej kwestii nie mam nic do powiedzenia, prawda? Pójdziesz za mną, czy tego chcę, czy nie? Jestem zaangażowany w tą sprawę jak... cholera. Chcę wiedzieć, jak się zakończy. Może się czegoś nauczę, może pomogę. Powiedz, żeby trzymał dystans, powiedz, żeby był w pobliżu. Wiecie co? Ja powiem, żeby był w pobliżu, bo coś mi się wydaje, że to będzie potrzebne. Przyda mi się niewidzialna pomoc, bądź w pobliżu. Świetnie, prowadź, wodzu. No dobra, to co, wracamy do miasteczka. My chyba miałem jakąś opcję, żeby porozmawiać z Banitą, znaczy w tych questach. Nie zbyłem dla niego też biletu, nie, ale myślę, że jakbyśmy byli czterem, to wiem, to byśmy mogli zhakować ten bankomat bankiera. Gajski. Panie Gamedeck, szybko! Stanleya wieszają! Kto go wiesza? Szeryf, jego ludzie! Okej, okay, ktoś jeszcze! Nie przypominam sobie, żeby w Harvestine była mechanika wieszania. Od strony ze mną dobiegał gwar tłumu. Pośpieszmy się! Prowadź! Za mną! Rancierzy i rancerki, tak zwycięża prawo i sprawiedliwość. O nie, tylko nie to. Dobra, nieważne. Hajruk, nie ma miejsca dla oszustów i szubrawców. Ta, to tylko gra, ale większość graczy traktuje ten świat poważnie, jak dom, jak miejsce wytchnienia, medytacja, uczciwej, pierwotnej pracy. A ten człowiek dopuścił się oszustw, wielu oszustw. Prawda o nim wkrótce wyjdzie na jaw. Jesteśmy coraz bliżej. Mad Dog, Ake, wiecie co z nim zrobić. Trzeba coś zrobić, wodzu. Stanley, to twój klient, nie? Przejwir Lynch, obserwuj. Stop! Co to jest? Straciłeś rozum, człowieku? Widzę, że ludzie nadużywają władzy wszędzie, w grach też. Dosyć. Proszę, proszę, pan Gamedeck.
Obrońca oszustów i szubrawców. Dobra, niech Ken vloguje Stana. Weźmiemy go. Wyzywam cię na pojedynek, tak to się nazywa, prawda? System gry wysłał do gracza powiadomienie. Rozpoczynał się pojedynek. Patrzcie, Hojrak się znalazł. Pakuje ci kulkę z rozkoszą. Jeszcze nikt ze mną nie wygrał i tobie też się nie uda. Obecność pomarańczowych dodawała mi otuchy. Z pewnością wszyscy moi poprzednicy oddawali pierwszy strzał i to ich zgubiło. Lubimy oczywiście, jak to celebryta. Fajna zabawa, nie? Czerwszy darcy wyszedł z zęby na moment, stracił koncentrację, zreflektował się i znowu skupił na mnie. Szeryf miał opinię najlepszego rewolucjonista w High Rock. Nie mogłem sobie pozwolić na zbędne ruchy. Szeryf powoli odgarnął pole płaszcza, ukazując kaburę z rewolwerem. Oddychałem spokojnie, jak dotąd wszystko miałem pod kontrolą. Potrzebowałem elementu zaskoczenia. Ken miewał dobre pomysły. Delikatnie skinąłem głowę w jego stronę. Ken zbliżył się do szeryfa i czekał na mój znak. Miał niewidzialną skórkę, więc tamten go nie widział. Mężczyzna patrząc mi prosto w oczy powoli przeniósł ciężar ciała na drugą stronę. Ten strzał mógł zdecydować o sukcesie całego planu. Zacząłem odczuwać niepokój. Skupiłem wzrok na cieniu przeciwnika. Odsorywał jego sylwetkę, ukazując elementy niewidoczne od mojej strony. Ale nie zauważyłem niczego szczególnego. Niczym kot znudzony zabawą z ofiarą zbliżył dłoń do kabury. Stres się wzmógł, czułem jak mocno bije serce. Ruszałem na płyty nagrobkowe, różowy wiące w blasku z zachodzącego słońca. Na jednej z nich zauważyłem świeżo wyryte słowa epitafium, które wypowiedziałem przy grabarzu. Szeryf przyłożył dłoń do ust, jakby miał zakasłać. Zareagowałem. W tym samym czasie szeryf sięgnął za pazuchę. Miał tam ukryty drugi rewolwer. Był nienaturalnie szybki i trafił mnie. Upadając, oddałem strzał w jego kierunku. Szeryf spojrzał na ranę i za chwilę wylogował. Miałem nadzieję, że śledczy zdążył odczytać jego lokację. No cóż, on mnie strzelił. Ken uniósł się. Śledczy wprowadzony. Znajdziemy szeryfa, nawet jeśli opuścił grę. Panie Gamedek, ale pan pierdyknął o ziemię. Dziękuję za uratowanie mojego życia, mojej godności. Kiwnąłem głową i mrugnąłem do Kena. To była praca zespołowa. Ken skinął w moim kierunku, otworzył widoczne dla nas okno. Sprawdźmy, czy śledczy podpięty pod pocisk zrobił robotę. Spojrzałem na raport. Pasek postępu zatrzymał się na 100%, poniżej wydniał adres. To jeden z grzybów, barak budowniczych Warsaw City, pod poziomem Low City, ale jazda. Detection and Case. Gość pewnie wstaje teraz z łoża, jeśli się zorientował, że go namierzyliśmy, będzie wiał. Musimy tam lecieć. Paść po ciebie? Tak, będę czekał w apartamencie. Jak sobie życzysz, partnerze? Widzimy się. Panie Game Deck, ja chciałem jeszcze porozmawiać o czymś ważnym. Sporo dziś przeszedłeś. Jak się czujesz? Wszystko gra? Chłopak zamarł. Stał nieruchomo i nieprzytomnie wpatrywał się w dal.
Pomarańczowy zaczęli znikać, jeden po drugim. Kit! Nie! Zostaw mnie w spokoju! Zostaw! Wszyscy pomarańczowo opuścili grę. Ja też powinienem się zwijać. Otrzymałem okno wylogowania. Już nas opuszczasz? Nie chcesz przed wyjściem odwiedzić swojej farmy? To pewnie ostatnia okazja, żeby zobaczyć to miejsce. Okej, wpadnę tam, dajesz. Ja! I co tu się dzieje? Co jeszcze może... Tyk? Skrzyneczka jeszcze. Druga skrzyneczka. I trzecia skrzyneczka. Te skrzyneczki jakoś chyba się bardziej triggerują. Otwórz skrzynię. Sakwa z monetami. Drugą. Z przedmiotem. Głaz. I pieniążki. Zostań na palmie, zakończ grę i wróć do apartamentu. Nie, Poppy, mam ważniejsze rzeczy na głowie. Wracam do rzeczywistości. Do zobaczenia. Wróć do nas kiedyś. Kliknąłem w ikonę wylogowania. Czas odwiedzić szeryfa w jego leżu. Mamy, kurde, skurczybyka, ale kuźba wiedziałem, że ten...